Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Battle of Z. Słuchajcie, mamy misję 33 przed nami. Ja już tutaj ekipę oczywiście swoją zebrałem, zmieniłem troszeczkę skład. Ktoś tam proponował, żeby wziął Vegitę. Ostatnio mi doszedł Vegeta, Majin Vegeta, jest silniejszy niż Songo, przynajmniej tych, znaczy wiecie, no ma ten poziom punktów tutaj wyższy, więc wziąłem go jako typ do bicia, zresztą on jest właśnie Melee Type, bo ten drugi Vegeta to jest Ki Blast, więc dwoje Vegetowie, nie wiem jak to się tam odmawia, ale mniejsza z tym, dwóch mam oczywiście jako Ki Blastów, no i chyba tam była C18 jako support. Wydaje mi się, że rzeczywiście ktoś tam pisał, że jest najlepszym supportem i rzeczywiście ona masakrycznie dużo energii nam daje, strasznie dużo razy mi dupę ratowała, więc wziąłem ją do teamu. Brałem, powiem wam, tylko że tutaj akurat nie mogę. Słuchajcie, brałem tego Majin Buu, który też jest supportem, ale wydaje mi się, że w ogóle umywa się do C18. Ona o wiele lepiej, kurczę, jest, o wiele lepiej używa tych ataków leczących. I dlatego będę chyba ją cały czas miał w drużynie. No w tej chwili i tak kiedy tego Majin Buu nie mogę wybrać, bo walczę przeciwko złym. Jeśli oczywiście będziemy walczyć po drugiej stronie, to tak, to będziemy mogli sobie całą drużynę z tych Buu zrobić. Ale teraz i tak nie mogę. Majin Vegeta wybrałem sobie teraz. On mi w ogóle w tej walce go nie ma jeszcze, bo ogólnie on dochodzi tam po którejś misji. Ale ja, że przechodziłem tą misję kilka razy i tam jestem do przodu troszeczkę z misjami, więc Majin Vegeta mam już odblokowanego. W tej chwili, słuchajcie, walczymy z Demon King Dabura oraz z Majin Vegetą zresztą. Właśnie z tym Vegetą, który został... Właśnie nie pamiętam jak to było, bo on został jakoś... przejęty na tą złą stronę przez tego Majina złego, jak on się tam zwał, nie wiem, ten malutki taki kurcze kurdupel, który tam właśnie chciał wskrzesić Bubu. Chyba Majin on się nazywał, tak? No mniejsza z nim. Ale no właśnie Vegeta, zobaczcie, jest po stronie właśnie tych złych. Pamiętam to, że było w anime, ale kurczę, już nie pamiętam w jaki sposób to się stało, że go przejęli. Okej. Okay. Słuchajcie, w tej chwili cały ten kokon, te kółeczko, ten okrąg, nie wiem, właśnie pęka i będziemy mieli właśnie naszego przeciwnika. Okej, jest Majin Buu, czyli ten grubasek. On jest naszym głównym przeciwnikiem. Słuchajcie, on teraz w tej chwili będzie walczył z Daburą oraz z Majin Vegetą, nie z nami. No ale oczywiście jak ich pokona. Ja oczywiście tutaj walę na oślep, kogo się da, bo... A nie ma akurat z tym problemu za bardzo teraz. I tak jak mówię, jak Majin Buu właśnie pokona tamtych dwóch, no to wtedy będzie z nami tutaj. Z nami tutaj będzie walczył. No w tej chwili, o pięknie, kurczę, Vegeta mi pomógł, ja trochę ale żem skopał teraz. W ogóle nie trafiłem. Dobra, Vegetę byśmy tylko pokonali. Zobaczcie, oni ze sobą właśnie walczą. No właśnie, właśnie. Okej, słuchajcie, no Majin Vegeta cały czas się tutaj na razie trzyma. O, jest, pięknie, oberwał. Już po nim. Został tylko Bubu. Aj! Oberwałem. Ale pierwsza fasolka dopiero, bo wcześniej nas wskrzesił, pomógł nam Vegeta.
Dobrze. Majin Buu ma fajny właśnie ultimate, kurczę, że taką bańkę wybucha i w obrębie tego wszystkich razi. Coś podobnego jak... Który to miał? Jak Komurczak, któraś ta forma, chyba ostatnia albo przedostatnia. Też miał coś podobnego, że wybuchało i jakiś tam promień rażący był. Ten Bubu nie jest taki silny, ale następne jego formy, no to już troszeczkę można być z nimi problemu. Dobra, cały czas ucieka, nie wiem za bardzo, czekajcie, nie, ten Bubu to jest Interfere oraz Kibla, support typ, chyba coś takiego to było. Albo sam support typ. O, pięknie teraz weszło. Ekstra, połowę życia już nie ma. No jeszcze trochę, aby tylko nie wpieprzyć się w ten jego promień. Ekstra, udał się chainik. Chainik. No i pięknie, wykończyliśmy go jeszcze energią, akurat się tak napatoczył. No i fajnie. Małe misje za nami. Teraz oczywiście będziemy brali kolejną, która będzie związana z Bubu. W tamtej następnej będzie już jego druga forma, ale to zaraz za chwileczkę do tego dojdziemy. Widzę, że tutaj tak, komputer rangę może mieć najwyższą jako 10. My tam oczywiście cały czas bijemy dalej. 90 chyba któryś miałem level, już nie spojrzałem dokładnie. Ale jakoś tak jest. Tutaj wiecie co, już nie będę nic sobie przestawiał. Jakaś tam karta doszła. Zaraz. Aha, zmieniło nam, dobra. Czyli jedną kartę tam wyżej mamy, spoko. Tu nie, 35. Można wymienić. Dobra, ten ma dobrze. Teraz tak. Tak, zmienimy sobie jedną kartę. Wyżej troszeczkę. 35, jak tu. Ma dobrze. 35 najwyższa. Okej. 40. Nie. W sumie kurczę. A, dobra. Mniejsza z tym, no okej, niech będzie. Damy jeszcze, wiecie co, tylko tą fasolkę. Ktoś tam mówił, żebym nie rozdawał supportom tych fasolek, bo to się mija z celem. Nawet nie wiedziałem, nie miałem pojęcia, słuchajcie, że oni tego nie wykorzystują. Nie wiem, jak to jest tam. No ale okej, no nie będę dawał, wziąłem sobie tylko. No i tych dwóch ostatnich kart też nie wykorzystują, nie wiem. No ale przykładowo, jeśli wszystko... wzmacnia, na przykład dana karta wzmacnia wszystkie te nasze umiejętności, to nie wiem, to im też nie wzmacnia? Bo nie wiem, na jakiej zasadzie wy mówicie, że to nie działa. Czy po prostu oni są tak tępi, że tego nie wykorzystują? Być może o to chodzi. Okej, słuchajcie, zaczynamy. Najpierw pierwsza walka oczywiście z Majin Buu, czyli z tym grubaskiem. No, jak chyba zejdzie mu życie gdzieś do połowy, no to zacznie tam fisiować. Ale to za chwilkę sami zobaczycie. Kurczę, jak mnie on wkurza. To jest ten typ, który spieprza. Cały czas gdzieś tam ucieka nam, próbuje nam uciec przynajmniej. O, zobaczcie, właśnie. On miał takie odchyły. Zresztą zachowywał się jak dziecko. Tak, klony. Tutaj pierwszy raz jak walczyłem, to się wystraszyłem, jak zobaczyłem tyle klonów, ale słuchajcie, klony są bardzo słabe. One tam na jedno takie combo, oczywiście jak atakują, to są silne, ale jeśli my je zaatakujemy, zobaczcie, na jedno praktycznie combo schodzi połowę życia.
A jeśli uderzymy z energii Keyblast, a ile żebym się wkopał, to... No kurczę, drugi obok, cholera, to jest najgorsze. Jeśli uderzymy z tej energii i dobrze trafimy, to nawet cały pasek możemy mu zabrać. Pięknie, jeden poszedł. Tutaj jest ważne, żeby trafić na tego prawidłowego, wiecie co? Na tego prawidłowego, bo oni będą cały czas tu się chyba pojawiać, dopóki nie pokonamy tego prawdziwego bubu. Tak mi się zdaje przynajmniej. Ten prawdziwy bubu ma po prostu więcej życia, ma po prostu więcej życia i widać to po atakach naszych, że pomału mu schodzi. Bo tych tutaj, zobaczcie, o ten ma chyba dosyć, czekajcie. Albo i nie, to nie był ten, to był też jakiś klon. Kolejni chyba przybyli. O, zobaczcie, prawie cała energia, chyba całą energię mu zjechałem tym atakiem. Dobra. To jest chyba też klon, tak mi się zdaje. Dobra, jeszcze jeden taki... Jeszcze jedna taka kombinacja i fajnie, mamy go z głowy. Mam pasek napełniony, więc mogę też energii użyć teraz. A, żebym skopał. Dobra, źle to robię troszeczkę. Uciekł mi w bok całkowicie. Nie trafiłem. Ale zaraz się odbijemy. Zaraz sobie odbijemy. Dobrze. Kolejny poszedł. Ilu ich jeszcze jest? Dwóch. Ten już chyba padł? Nie, jeszcze nie. A dobra, cholera, mogłem tamtego wykończyć, ale nic. Okej, okay, jeszcze ten jeden został. Fajnie, mamy ich z głowy. Jest ta złowieszcza forma jego, to jest chyba Evil Bu. No z nim to jest już troszeczkę, powiem wam, jazdy, bo on jest strasznie szybki, strasznie szybko, kurczę, się przemieszcza. Jeszcze na dodatek ma taką energię, która może tak nią spamować. Tą taką, co widzieliście, rękę do góry podnosi i wali takimi pociskami. Ja tutaj oczywiście, wiecie co, no jestem o wiele silniejszy, podchodzę do tej walki o wiele silniejszy, ponieważ na początku strasznie powoli mu to życie schodziło. Tutaj widzicie kilka ciosów. Jeśli uda się je wyprowadzić, to nawet sporo mu zabierają, ale podchodząc do tej walki pierwszy raz na tych podstawowych kartach, które mamy do, które mielibyśmy do dostępu, do dyspozycji, to uwierzcie mi, jest naprawdę z nim ciężko, jest ciężko, więc no moje karty są tutaj o wiele silniejsze na ten poziom, dlatego o wiele więcej energii też mu zabieram. Zobaczcie, ładnie teraz go skosiliśmy z życia. Już praktycznie... Aj, kurczę, w ten jego... Jeszcze udało mi się, wiecie co, skontrować to, ale... A, i tak mnie załatwił. I tak mnie załatwił. Pięknie, Vegeta, dzięki. O. Jeszcze troszeczkę. Pięknie, udało się, słuchajcie, udało się pokonać Evil Bu. Mission complete. Ekstra, no to co, dwie walki mamy za nami. Zaraz będziemy kończyć tu pomału. Energy request, jeszcze sobie, wiecie co, rozdamy tą energię. Mam nadzieję, że setkę uda się. Cholera, trochę daleko jestem, ale... No zobaczymy. Tej energii mamy sporo, tam chyba cały pasek był na górze, tylko teraz tak, czy w czasie się zmieszczę. No i chyba się nie uda setki. 84. A, może być. Już mało mi brakuje na tą kartę z setką życia. Ale to dopiero pierwsza karta. Szkoda, że one takie drogie są. Ranga S. Trzy karty, o, znak zapytania z 40. No i fajnie.
Dobrze, kochani, wiecie co, będziemy kończyć w tym miejscu. W następnym odcinku zajmiemy się już tą finalną wersją Bubu. I tam, wiecie co, będę musiał niestety, ale tylko jedną walkę nagram, jedną misję, bo została nam tylko jedna tutaj. Chciałem w tym odcinku, ale niestety nie mam czasu na razie i muszę kończyć, ale mówię. Zresztą powiem w następnym odcinku, jak to będzie. Mam nadzieję, że wam się ten podobał i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.